Witam na Skarbcu Króla. W tym odcinku monety karniowskie. Księstwo karniowskie, znane także jako Ducatus Karnowia, historyczne księstwo morawskie i śląskie, leżące nad ujściem Opawicy do Opawy, ze stolicą w Karniowie. Rządził tym księstwem w latach 1606-1621 Jan Jerzy Hohenzollern, który był jako książę Karnowia, pan Bytomia, Tarnowskich Gór i Bogumina. Także Jan Jerzy Hohenzollern był bratem Jana Zygmunta, znanego także jako ojciec polskich półtoraków. Możecie zobaczyć sobie Państwo odcinek na moim kanale. W 1606 roku przejął rządy nad księstwem karniowskim, ziemią bytowską i bogumińską. W 1616 roku zmienił wyznanie z luterańskiego na kalwińskie. Po wybuchu wojny 30-letniej został wybrany dowódcą wojsk protestantów śląskich, walczących z katolickim cesarzem Ferdynandem II Habsburgiem. I po klęsce powstańców czeskich na Białej Górze został w 1621 roku skazany na banicję i konfiskatę dóbr. Po czym to księstwo zostało podzielone. No i taka to historia tych ziem. A tutaj mamy pierwsze monety faktycznie tego władcy. Bardzo piękne. Niestety każda moneta jest gięta, bo w tamtych czasach sprawdzano jakość srebra. Gięto te monety i sprawdzano, czy dobra moneta, czy nie. U góry mamy 10 rok, niżej mamy 1611 rok, jeszcze niżej 1612 rok. Na awersie zawsze był portret władcy i napis w potoku IO G.O. D. G. Mar. Br. Czyli Jan Jerzy Margrabia, chyba z Bożej Łaski. No i tytuł ten, książę pan Bytomia, Tarnowskich Gór i Bogumina, czy coś w tym stylu. A na tej stronie mamy przepiękną tarczę herbową. U góry mamy taką koronę i w otoku napis Gro Arc 3 rzymskie. Gro Arc 3 Kru, znak mincerski i skrócona data 610, 611, no i 612. Grosz srebrny, potrójny, krejcar. 1611 rok. Co oznacza grosz srebrny potrójny, krejcar 1610, 11 lub 12 rok. Takie to piękne monety z herbami. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!